Siemanko wszystkim, z tej strony Meeting Design, a to jest odcinek poprawiony, jak zmienić oraz jak zmienić adres IP oraz hasło w swojej sieci bezprzewodowej w routerze, co tam jeszcze ogólnie macie. Pod moim ostatnim filmikiem na poprzednim kanale widziałem, że jednak trudne jest znalezienie adresu IP oraz hasła oraz nie wszyscy mają te same opcje co ja. Także jeżeli chcecie znaleźć adres IP, wchodzicie w panel sterowania, szukacie swojego internetu. Windows 7 to jest sieć internet i centrum sieci udostępniania. Potem w Windowsie 7 klikacie lewym, a w Windowsie XP prawdopodobnie klikacie prawym i klikamy szczegóły, czy to tam właściwości w XP to jest. I wyskoczyło nam szczegóły połączenia sieciowego. I tutaj mamy taki pasek jak brama domyślna IPv4 i przypisujemy. Ja to mam. I nazwa użytkownika to jest domyślnie chyba admin albo user. Tam pod routerem powinniście mieć albo na jakiejś kartce. I hasło macie też tam wtedy na tej kartce czy pod routerem. Domyślnie to jest chyba password albo 1234, ale tego też nie wiem. Ja to mam wpisane. I u mnie w pentagramie jest takie coś jak Advanced Settings. Nie wszyscy to mogą mieć, ale poszukacie sobie po tych. I musicie znaleźć wtedy IP adres. I wtedy sobie wpisujecie tutaj dowolne jakieś nazwy, znaczy nazwy, jakieś liczby, na przykład 1.2.3.3.4.4.5, byle jakie litery, tylko żeby nie było ich więcej niż chyba 10. Nie 10, tylko 12, o. To jest chyba najwięcej też, no 12. Także ja nie zmieniam, klikacie sobie wtedy apply, czy akceptuj, czy next, czy coś takiego. I jeżeli chcecie zmienić jeszcze sobie hasło, to wchodzicie w plan settings. I później było Advanced Settings chyba. Lagi. O, a jeszcze jak wyjdziecie. Jak tu już macie wtedy w LAN Settings i nie musicie sobie znaleźć SSID, tu macie nazwę swojej sieci. Ja mam HD Design Network, nie wiem dlaczego nawet tak. Ale żeby zmienić hasło, wchodzimy chyba w Security Settings i tu mamy pass parser. I tu się wpisuje hasło, ok, renewal interval, nawet nie wiem co to znaczy. Tu musi być AES. I klikacie wtedy apply. Także to by było na tyle z całej logiki zmienienia adresu IP. Mam nadzieję, że wam się to przydało, że umieliście to zrobić. Jeżeli nie, to piszcie pod komentarzem. Ja się z wami skontaktuję i wam pomogę. Do zobaczenia w następnym odcinku z gry lub poradniku. Trzymajcie się ciepło, nie spalcie się tam za bardzo i na razie. I wanna thank you very much, I wanna say I'm sorry but